i mam transportera. Im się tam, nie pamiętam. Jest Steve'kiem. O? To jest ciekawa sytuacja, bo ja wchodzę do elektryka teraz i koło mnie jest taki jeszcze natek i ten, bo się światło dopiero gasiły i on myślał, że są już wygaszone i on ubił koło mnie po prostu. A, ale zagrałem. Kosaka ze Steve'kiem zamieniłem i natek zabił. No strasznie świeży jest ten kill. Tak no do 3 tak. Sekund maksymalnie. No z tego co Steve'ek mówił, natek zabił przeniem chyba. No tak blisko, jestem może uciekł na razie. Tylko, że ja bym na razie skipnął i zapamiętał tą informację Steve'ka na razie. Dobra, z natka trzymam się daleko, Steve'ek jest raczej git. Transportuję Adamka ze Steve'kiem. Nie gadaj, że Steve'ek. To było za mocne. Ja też. Mogę na chwilę się zapytać, jak ty wychodziłeś z elektryka? Nie wychodziłem, wchodziłem. No to, bo ja cię minąłem no koło laba. Idę sobie do elektryka, a tam ciało craftera. Wytłumaczysz mi to? Ja w labie jestem ogólnie, więc nic no, wiem, czy jesteś w labie, ale ja się pytam, jak żeś tam szedł, no bo nie szłeś od office'a. Tylko szłeś albo od elektryka, albo od komunikacji. Co ty kniesz? Od office'a wbiłem. Nie wbiłeś od prawej strony, ponieważ ja stamtąd biegłem i cię nie było, chłopie. Wbiłem od prawej strony, mogę ci screena wysłać. Albo no, nagranie po streamie. Tak, jak nie jesteś impostorem, naprawdę ktoś tam był morphingiem, bo naprawdę się z tobą minąłem pod dropshipem. Idę sobie do elektryka, a tam ciało. No, co mogę ci powiedzieć? Ktoś cię bambuko zrobił w konia tak zwanego, no i no ciężka sprawa, no. Zrobiłem temperaturę w labie i teraz zamierzałem zrobić klikania też w labie. Potem zamierzałem zrobić przycisk i zamierzałem szukać rakietki. A ty gadasz, że ja z elektrykala uciekam. Mordo, proszę cię. Opanuj się. Nie, z natkiem ja nie idę nigdzie. Steve'ek z natkiem. Oh my god! Wow! Okej, okay, git. Wiem, że to jest podejrzane, że znowu ja, ale kwas, mam pytanie, kto był tam z nami w oficie? Był Filtrop? Byłem ja, byłem... Filtrop i Wentyl. No to dla mnie Wentyl zabił. Co? Ja tak dla mnie też, dla mnie też. No. Ej, dobra, szczerze, jak zabiłem, to ja jestem milionerem. Wiem, że jedno ciało ja wiem, że jest pod office'em, ponieważ wiem, że Adamek robił lodzika i wiem, że tam jest. A drugie ciało jest jak pomiędzy butelkami a boiler roomem, więc dla mnie jest, może być Wenty. Ktoś tam mógł dobiec. I słuchajcie, możemy wywalić natko, bo podobno jest, a potem możemy wywalić dopiero Wentyla. Nie wiem, no dla mnie natek. Dla mnie natek. Z pierwszej dla mnie dalej ty. Nawet dałem na siebie. Nie wiem, czemu Krychak nagle, ale spoko. Nie, no jak z tamtej rundy. Mordo, w tamtej rundzie to jestem święty jak Jan Papież II, no. Dobra, trzeba udawać crewmate'a po prostu. Dobra, gryz. Nie gadaj. Cała sytuacja. Nie gadaj, że on jest tym. Podobno zabiłem w tym kierunku, więc nie wiem co robicie. Ale czyżby dwóch neutralów? No właśnie. Poproszę o waszą lokalizację. Od Gawika zaczniemy. Gawik jest na skanie w tej chwili. Dobra, Krychak? Ja, specimen. Elikson, Amek? Jestem w boilerze, miałem. W boilerze, dobra. Steve'ek? Pod kąsami.
Jawik czy wentyl? Wentyl. Pomyślcie. Dobra, przycisk robię. Nie wiem. Pirat to jest najmniejszy problem w sumie teraz. No, szkoda, że nie poczekałeś. Gavik, co robiłeś w O2? Chciałeś zrobić? Skanowanie. O2. Co? A, chciałem coś sprawdzić. Myślałem, że poprzednią rundę pytasz. A ty stylek drzewko? Skanowanie. Ale kiedy, teraz? Teraz. No teraz nie. A, teraz po prostu biegłeś, tak. Według mnie to jest Gavik. No, jesteś w bardzo dużym błędzie. Nie mam innego wyboru, niestety, Garika. Taka jest prawda. Jeżeli nie potraficie pomyśleć, wasz problem. Głosujcie. Tak jest. Najgorzej. Nie. Co teraz? Pytać czy Steve'ek? Czy to ja jednak? Ty, no ja nie wiem, no. Patrzyłem, co zrobisz. Steve'ek uciekł. Ja patrzyłem tylko. Nie wiem, czy to jest twoja taktyka, żeby... Nie, wiem, nie, ja tak samo jak Steve'ek wolę zabijać niż bawić się w meetingi. No co, to ty jesteś Krychak? To nie ma sensu. Nie, to nie ja jestem. Bez Steve'ek, żeby było, to też nie ma sensu. Tutaj nic nie ma sensu. Tak. Dobra, mamy. Mamy.